Jeżeli jest coś, czego naprawdę nie lubię, to na pewno są to nieostre noże. Nóż musi być naostrzony. Zawsze. Nieostry nóż to problemy. Ale nie tylko nieostre noże są problemami. Nieostry wygląd. Tutaj był nieostry. A tu był ostry. No i co zrobić? Jak się naostrzyć? Myślę, że mam plan. Na pewno wiem, co dalej. Jestem zadowolony z lokaty, którą osiągnąłem na zawodach, natomiast teraz chcę więcej. I wiem doskonale, co zrobiłem źle. Przede wszystkim byłem bez energii na zawodach. Totalnie chory, totalnie przepełniony, potem wyczyszczony, a potem zestresowany. Tym razem nie muszę walczyć z wagą. Nie muszę się dostać do tej kategorii, w której potrzebowałem 79 kg, bo mogę mieć 83, a tą wagę mam już teraz. To znaczy, że muszę doszlifować formę. Zejdę trochę na dół, a potem bez stresu będę mógł się naładować. Naostrzyć. Będę miał ostrzejszy wygląd. Będę się ładował krócej, zrobię to w inny sposób. Nie będę nagrywał całego odcinka, ale pokażę wam, co jem, żeby być ostry. Jak ten nóż, który właśnie ostrze. Tak nad tym teraz pracuję. Na razie ogarniając strategię, a potem ją wdrażając. Na dzień przed zawodami zacznę jeść w taki sposób, jak jadłem około 5-6 tygodni przed tymi zawodami newcomer, czyli więcej ryżu. Normalne rzeczy, ale w międzyczasie na luźno, bez specjalnego mierzenia i odmierzania, rzeczy, na które mam ochotę, które mnie odstresują, w których będą cukry. Wczoraj zrobiłem próbę, przygotowałem sobie szereg słodyczy, na wieczór zjadłem pizzę, nie patrzyłem na cały ten błonnik, na to, żeby nie jeść warzyw i efekty były bardzo zadowalające. Teraz będą lepsze, ponieważ jeszcze schudnę około 2 kg. Waga mi się niewiele podniosła i na pewno zmieszczę się w kategorii. Dodatkowo w tym momencie jem w ten sposób, jak na 2 tygodnie przed pierwszymi zawodami, więc mam zapas. Po treningu nie przyjmuję odżywki z cukrem, a zjadam po prostu wafla ryżowego z dżemem. Jest tam też około 50-60 gramów węglowodanów. Uzyskam formę w miarę wcześniej, wyczyszczę się na 4 dni przed ładowaniem, przed tym dniem przed zawodami i wtedy zrobię coś, co nazywa się rapid backloading, czyli szybkie, intensywne ładowanie. Forma będzie na pewno dużo lepsza. Tym bardziej, że zawody, do których podchodzę, Rheinland-Pfalz, Diamond Cup, nie są tymi najważniejszymi. Najważniejsze są 2 tygodnie po nich. Będzie to więc dosyć ciekawe doświadczenie i kolejny eksperyment. Tak samo jak za pierwszym razem eksperymentowałem. Tylko że szereg trudności zepsuł mi formę. Tym razem będzie lepiej. Niestety znów mało śpię, mało odpoczywam, natomiast motywacja jest jeszcze większa. Pierwsze wyjście na scenę udowodniło mi, że to jest coś, czego naprawdę chcę i potrzebuję i to lubię. Chociaż umierałem, leżałem na podłodze pomiędzy wyjściami, gdzie tych wyjść było tylko 2, to psychicznie czułem, że jest to zajebiste. Bardzo mi się podobało i nie mogę się doczekać, aż znowu poczuję smród samoopalacza. Dzień zaczynam tak jak poprzednio, przy poprzednich przygotowaniach. Od cardio, natomiast tego cardio jest mniej. Od 25 do 30 minut zamiast 60-70. Następnie zabieram się za trening brzucha, ale nie taki typowy. Robię to z gumami oporowymi i robię to codziennie. Każdy ruch, który wykonuję, przypomina ruch sceniczny. Nie pokazuję tu wszystkich ćwiczeń, ponieważ chcę wam tylko pokrótce pokazać, co robię i jak robię. Robię też normalne ćwiczenia, standardowe. Przytrzymuję też te ruchy dłużej niż tutaj na tym krótkim filmie. Natomiast są to ruchy, które odwzorowują kontrolę talii bezpośrednio na scenie, w różnych pozycjach. Czy stojąc i ciągnąc gumę na dół, czy w bok, gdzie imituję pozycję klatki piersiowej bokiem. Przytrzymuję te gumy trochę dłużej w ostatniej serii. Wszystko robię w super seriach, 3-4 ćwiczenia pod rząd, od 15 do 20 powtórzeń, bardzo mocno skupiając się na napinaniu mięśni brzucha.
Dzięki temu będę mógł lepiej kontrolować mięśnie skośne. Robię to od około 7 dni i już zauważam dużą różnicę. Dodatkowo zamontowałem sobie lustro, właściwie kilka połączonych luster, nad głównym lustrem, aby widzieć, co się dzieje z tyłu ciała, jak napinać mięśnie. Wykonuję około 10-15 minut pozowania codziennie. Dwa pełne sceniczne obroty, czyli wszystkie pozycje obowiązkowe, oraz w międzyczasie wykonuję podstawowe pozy, obserwując w lustrze, jak bardzo dopina mięśnie i czy robię to dobrze.